Dziś możemy oglądać najlepsze na Pomorzu zdjęcie po raz 20. W tym roku obchodzimy jubileusz, 20. edycję konkursu. 20 lat. Cała epoka dla rozwoju fotografii, ale także to jest epoka dla rozwoju naszego regionu, czyli Pomorza. Najważniejsze wydarzenie z historii Pomorza mogliśmy zapamiętać dzięki zdjęciom fotografów startujących w Gdańsk Press Photo. Gdańsk Press Photo to konkurs fotograficzny, którego zdaniem jest promocja i nagradzanie osiągnięć fotografów, fotografików z Wybrzeża. Konkurs powstał w Nadbałtyckim Centrum Kultury właśnie po to, aby upamiętnić bardzo ważną dla Pomorza postać. Zbigniew Kosycarz, prywatnie mój tata. Przyjechał do Gdańska w 1945 roku i od początku tworzył kronikę regionu. Żadne wielkie wydarzenie mogło się obyć bez jego udziału. W roku 1997, w roku mileniu Gdańska, powstał pomysł, aby z tej okazji zorganizować konkurs fotograficzny jego imienia. Konkurs Gdańsk Press Photo imienia Zbigniewa Kosycarza. Słowo stało się ciałem, odbyła się pierwsza edycja. Nie napłynęło wiele zdjęć. Jury miało problem, bo wybrało ledwo 20 zdjęć na wystawę. Żeby ratować wystawę, udało mi się znaleźć stare zdjęcia taty na szafie, gdzieś zakurzone, zdjęcia jeszcze naklejane na płyty pliśniowe i w ten sposób stanowiły one uzupełnienie pierwszej wystawy Gdańsk Press Photo. Pierwsza edycja konkursu odbyła się 20 lat temu. Było 17 zgłoszeń i 50 zdjęć. 20 lat później 44 zgłoszenia i około 600 zdjęć. Taka to jest różnica. Konkurs jest naprawdę fantastyczny. Dzięki temu konkursowi fotografowie z Wybrzeża są naprawdę znani w całej Polsce, startują w ogólnopolskich konkursach, są bardzo dobrzy. Ja pamiętam na przestrzeni tego czasu wiele doskonałych zdjęć. Pamiętam zdjęcia Dominika Sadowskiego, pamiętam zdjęcia Maćka Moskwy, pamiętam zdjęcia Kacpra Kowalskiego i rzeczywiście są to fotografie na bardzo wysokim światowym poziomie. Stoimy przed halą dawnej formierni na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Tą halę wybrałem w 2004 roku jako miejsce realizacji zamówienia Newsweeka na portret Anny Walentynowicz. Było mi to wtedy miejsce doskonale znane, ponieważ stoimy właściwie też 10 metrów od budynku, w którym od 2002 roku mieszkałem w kolonii artystów. Hala w tamtym czasie nie wyglądała w ten sposób. Była trzykrotnie dłuższa i kończyła się mniej więcej w tym miejscu, gdzie ja stoję teraz. Spotkanie z panią Anną trwało około godziny. W zasadzie samego fotografowania może było, nie wiem, maksymalnie 10 minut. Było związane to z tym, że spotykaliśmy robotników, którzy rozpoznawali panią Annę i to było dla mnie zaskoczenie, bo jakby wymyślając tę sesję o tym nie wiedziałem, że to będzie jej pierwsza wizyta od kilkunastu lat na terenie stoczni. Początkowo była niechętna temu pomysłowi, jednak się zgodziła i to, co mogę zobaczyć w tym wspólnym przemieszczaniu, to są właśnie te spotkania, gdzie ona zaczyna rozmawiać z ludźmi, zaczynają się sobie zwierzać, zaczynają płakać. Ja po prostu nie chcę tego przerywać, stąd szanuję tą sytuację i właściwie wykonuję dwa proste portrety w tym czasie. W tym roku obchodzę 20-lecie swojej przygody z lataniem. Konkurs też ma 20-lecie i to jest czas pewnej rewolucji. 20 lat temu niebo otworzyło się na lotnictwo ultralekkie. Pojawiły na niebie się paralotnie, wcześniej nieznane.
każdy mógł nauczyć się latać w prosty sposób. Zniesiono zakaz fotografowania świata i Polski z lotu ptaka. I to był czas fotografii analogowej, gdzie zdjęcia powstawały w wyobraźni, a spust migawki realizował tylko to wyobrażenie. I ja byłem głodny latania, nieprawdopodobnie. Chciałem lecieć i prowadziła mnie ciekawość, chciałem zobaczyć, jak Polska wygląda z góry. I taka kombinacja właśnie, gdzie przynoszę fotografie jak skarby z dalekiej wyprawy, które są nieznane, bo Polska jest nieopatrzona. A ta nieznana kraina nie znajduje się na krańcu świata, tylko 150 metrów nad teren gruntu. To była kombinacja pasji, przygody, jakiejś powinności, że powinienem się dzielić tym, co widzę właśnie za pomocą fotografii. Dziś zmieniły się czasy, wszyscy jesteśmy fotografami, wszyscy też możemy być lotnikami, fotografami lotniczymi, używając drony. W związku z tym ten świat nieprawdopodobnie pędzi. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał konkurs za lat 20. Zawodowo fotografią zajmuję się od 2005 roku i od samego początku jestem związana z Gazetą Wyborczą. Jestem jedną z niewielu kobiet fotoreporterek w Polsce. Nie jest to lekki zawód, ale trudno mi jest wyobrazić sobie ciekawsze i bardziej fascynujące zajęcie. Na co dzień fotografuję najważniejsze wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne i sportowe, ludzi znanych i nieznanych, choć najczęściej robię tak zwane dziury w drodze. Oprócz pracy w gazecie staram się też realizować większe projekty, m.in. ten o wiejskich dyskotekach. Przez 2 lata odwiedziłam kilkanaście dyskotek w 3 różnych województwach, fotografując bawiących się ludzi. Z czasem mam coraz większe poczucie, jakby aparat fotograficzny był tylko pretekstem do spotkania z drugim człowiekiem. Nie byłabym taka, gdyby nie ludzie, których w życiu spotkałam. A najpewniej większości z nich nie poznałabym, gdyby nie fotografia. W tym roku na konkurs Gdańsk Press Photo wysłałem zdjęcia, które obrazują skutki wojen i kryzysów. Bohaterami moich zdjęć są ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy i to pokazuje jakby taką bezpośrednią konsekwencję, czym się kończy dyktat i narzucanie siłą z i religii, i przekonań, i ideologii. Ponieważ dotyczy to milionów ludzi na całym świecie, to przybrało to z katastroficzny rozmiar, a ja pokazuję ludzi w ich drodze, w ich ucieczce po prostu do bezpieczniejszego świata. Jest to też przestroga, do czego prowadzi dyktatura religijna, ale też taka dyktatura polityczna, gdzie siłą narzuca się ludziom przekonania i wyznanie.